13 maja. Przykręciłem wszystkie belki do podłogi. Dodatkowo część belek ma już obcięte końce. Zostało mi tam jeszcze kilkanaście, ale to będę robił pewnie w piątek, jak pogoda dopisze. Zebrałem znowu rzodkiewki. Natomiast tak, wczoraj mieliśmy delikatne przymrozki i na przykład sąsiadowi tutaj ten orzech, pomimo że to nie jest przy gruncie, ale końcówki gałązek, liście na końcówkach gałązek mu przymarzły. U mnie z tego co widzę tylko jedna cukinia straciła jeden liść, drugi ma troszkę pokiereszowany, ale nie wiadomo, może się utrzyma, natomiast tak jak tutaj widać, ma ona więcej liści, także powinna dać radę. Aha, i z rzeczy, które nie pokazałem ostatnio, zrobiłem odciągi do słupków od winogron. Widzę, że ten mógłby być bardziej naciągnięty. Nie, tam jest już opór. Dobra, czyli ten jest powiedzmy, że wynikowym, ale pozostałe są proste. Dobra, czyli też winogrona też mi przymroziło. Na szczęście nie wszystkie. Kwiaty złapią ostrość. Kwiaty wydają się nietknięte. No i tyle. Teraz tak, jeśli chodzi o ten odciąg, muszę coś powiesić na tym rzucie, jakieś wstążki czy coś, żeby to było troszkę bardziej widoczne, bo obawiam się, że ktoś kiedyś w niego wpadnie i się troszeczkę poturbuje. Idąc dalej, wydaje mi się, że banan też mógł dostać z przymrozka jedną temperaturką, ale może nie, może ma takie ciemne liście, tego nie wiem, bo nie pamiętam, jak on miał wyglądać. No i co, właściwie tyle. Jutro i pojutrze, z tego co pamiętam, nie, przepraszam, jutro, w czwartek ma być troszkę deszczowo. Nie pamiętam jak piątek, ale generalnie, jeżeli pogoda pozwoli, to wpadnę poobcinać resztę beleczek. I co? No i czy będę musiał wybierać belki do konstrukcji, żeby ciągnąć to do góry, dociąć je odpowiednio, naciąć spód, tak żeby wchodził mi idealnie w kielich, ponieważ kielichy są 7 na 7, tak, 7 na 7, a belka jest 9 na 7, także muszę z dwóch stron ją delikatnie przyciąć, ale dzięki temu powinna w mniejszym stopniu woda mi wchodzić, ale tak i tak planuję jeszcze zabezpieczyć górę kielicha silikonem, takim na zewnątrz. No to muszę się przejechać do marketu i poszukać czegoś odpowiedniego. Dobra, i myślę, że na dzisiaj tyle. Także dzięki, cześć.